miałem taki perwersyjny zwyczaj, jeździłem do Kiszczaka i rozmawiałem z nim. Długie godziny rozmawialiśmy. Bardzo sympatycznie nam się gadało. On wiedział, kim ja jestem, ja wiedziałem, kim on jest i tak po prostu nie musimy się czarować. O czym gadaliście? O różnych sprawach. No. Ja się zajmowałem wtedy terroryzmem, więc bardzo interesował mnie zamach na Abu Dauda. Więc Kiszczak znał mnóstwo takich tajemnic. Bardzo mnie to fascynowało. Także rozmawialiśmy i on mówił, pan, taki brutalny antykomunista, rozmawia z komunistą. A ja mówię, no ale rozmawiamy o historii. Tutaj nie mamy się o co kłócić, tylko pan generał dużo wie, a chciałbym się czegoś dowiedzieć. No i na tej zasadzie te dialogi trwały. Raz nawet go nagrałem do filmu. Chodziło o handel bronią z terrorystami. Najpierw zadzwoniliśmy do Jaruzelskiego. Mówimy, panie generale, no jak to było z tymi terrorystami? Sprzedawaliście broń czy nie? Ależ skąd, bo powiedział Jaruzelski, to byłoby naganne moralnie. Potem poszedłem do Kiszczaka, a Kiszczak mówi, jasne, że sprzedawaliśmy, bo potrzebowaliśmy dewiz. Kiszczak tym się różnił od Jaruzelskiego, że po prostu nie musiał kłamać. Miał wszystko w nosie. Był takim sobie byłym syndrom takiego byłego szefa mafii, który wie, że nic mu nie zrobi. I może być szczery. Więc on sobie pozwalał na taką szczerość. Kiedyś siedzimy przed telewizorem, jest informacja o kulczykach. Na co dzień zajmuję się budowaniem i wspieraniem lokalnej społeczności. Na spotkaniach autorskich, oprócz rozmowy o książkach, które piszę, rozmawia o współczesnych problemach Polaków. Od 9 lat prowadzi swój kanał na YouTubie, za który Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji straszyła go karą 140 tysięcy złotych w związku z brakiem zgłoszenia prowadzenia takiej działalności. O tym i wielu innych interesujących wątkach porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Witoldem Gadowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy za przybycie do studia. Miło mi bardzo. Jesteśmy blisko, z Krakowa. Tak jest, przyjemne studio. Na początek chciałem zapytać w ogóle, zanim zaczniemy, kim z zawodu jest Witold Gadowski, bo jak tam sobie googlowałem, to jesteś psychologiem, tak? Tak, skończyłem psychologię ze specjalizacją kliniczną na UJ-cie i pracowałem 3 lata w szpitalu neuropsychiatrycznym imienia Babińskiego w Krakowie. Znany szpital. Tak, bo miałem nawet taki newralgiczny oddział, bo wtedy to był koniec lat 80. Była rejonizacja, więc miałem oddział 8, na którym przebywali wszyscy pacjenci z terenu Śródmieścia. Więc potem długo chodząc po rynku spotykałem swoich znajomych. To się napatrzyłeś trochę. Napatrzyłem, zrozumiałem. Zawsze z dużą sympatią ich traktuję. Kilku jeszcze żyje. To jak to się stało, że zostałeś dziennikarzem, a nie zostałeś na Babińskiego? Bo uznałem, że psychologia jest bardzo fajna, ale do czasu, kiedy się chce to robić, tak praktycznie. Ja prowadziłem z nimi taką działalność rehabilitacyjną. Miałem dużo przygód z nimi zresztą, bo to były bardzo ciekawe historie. Na przykład zawsze są ciekawe w takich miejscach. Zabrałem ich na basen, na Koronę. Na ulicę dzisiejszą Kalwaryjską. I tam była taka wieża do skakania. Ja myślałem, że oni się jeszcze przebierają, a było ich 10. Myślałem, że się przebierają, wyszedłem sobie na tą wieżę, skoczyłem. Patrzę się, z wody się wynurzam, a oni wszyscy na tej wieży stoją. Już wyszli tam i mówią, skaczymy. No i skakali. I teraz, gdyby któryś coś chce zrobił, to bym poszedł siedzieć. Ale byłem młody i mi się to jakoś... Przebrali się chociaż? Trochę się przebrali, chociaż potem się jeden zasikał w wodzie. Były kłopoty. Ale bardzo, bardzo sympatycznie wspominam. Tak jak i drużynę siatkówki zrobiliśmy, ale musieliśmy grać inną siatkówkę. Dlaczego? Dlatego, że oni byli na neuroleptykach i mieli spowolnione ruchy. I graliśmy jak na zwolnionym filmie. Ta piłka musiała tak chodzić. Kurczę, no. Był tu psychiatra też, który pracuje w szpitalu, to... Dzieje się tam. Dzieje się. Były wybory prezydenckie wtedy, które wygrał Wałęsa. No i jeden z naszych podopiecznych, bardzo sympatyczny, ogłosił, że on startuje też w wyborach. No to mu zrobiłem stolik na oddziale i on tam ogłosił postulaty i listę do podpisów.
pierwszym postulatem było zakaz zastrzyków. Więc pełne poparcie, stuprocentowe od pacjentów miał. I był niezależnym kandydatem na prezydenta bardzo długo. No to jak wylądowałeś w tych telewizjach wszystkich, bo tu się widziałem i TVN, i TVP. Tak. Ja jakoś jestem takim człowiekiem, który się lubi ruszać. I zaczynałem od tego, że jeszcze w opozycji w latach 80. zrozumiałem, że jestem chrześcijańskim demokratą. I wszyscy mówili, co to znaczy chrześcijański demokrata? Ja mówię, no taki kapitalista, ale żeby była etyka, żeby ludzi nie poniewierać, żeby nie wykorzystywać. Zdrowy kapitalizm, taki nieagresywny, tak byśmy dzisiaj to nazwali, tak. I dlatego byłem chrześcijańskim demokratą. I jako taki zamieszałem się, współzakładałem Komitet Obywatelski Solidarność Małopolska, a potem znalazłem się wśród założycieli Porozumienia Centrum. Nie dlatego, żebym był jakoś tam specjalnie wtedy przekonany, tylko tak sobie pomyślałem, że skoro wszyscy wtedy głosowali na Mazowieckiego i powstawał ruch obywatelski Akcja Demokratyczna, tak się nazywał, ROAD, i to wszyscy mądrzy, których znałem z czasów stanu wojennego i później, że byli tchórzliwi po prostu, wszyscy mądrzy popierali, to ja będę popierał coś innego. No i popierałem Porozumienie Centrum, tym bardziej, że Kaczyński obiecywał, że to będzie partia chrześcijańsko-demokratyczna. To był wabik, bo wcześniej byłem inicjatorem jakby z kilkoma kolegami założenia chrześcijańskiej demokracji jako partii. I wtedy Geremek się wydzierał, że co to jest w ogóle, nie ma być żadnych partii, ma być tylko Komitet Obywatelski, on będzie takim nowym PZPR-em. No nie mówił tego, że PZPR-em, ale komitet miał rządzić, a na czele Geremek oczywiście z Kuroniem. Mi się to nie podobało. Więc pomyślałem, założymy chrześcijańską demokrację. No i zrobiliśmy taki zjazd w Warszawie i przyszedł na ten zjazd Wielowiejski i Mazowiecki. I obaj odradzali, nie róbcie tego. My nie rozumieliśmy dlaczego. Przecież wszyscy są chrześcijanami, demokratami, więc załóżmy taką partię, będzie najbardziej popularna w Polsce. I wtedy wystąpił Mazowiecki i wyjąkał, że jestem chrześcijaninem, jestem demokratą, ale nie jestem chrześcijańskim demokratą. Tego już nie mogłem zrozumieć w ogóle. Dlatego od tego środowiska chciałem być jak najdalej, bo to byli moim zdaniem hipokryci, którzy chcieli mieć władzę po prostu realną, dogadawszy się wcześniej tam z Kiszczakiem, z Ubekami. No więc zaangażowałem się w Porozumienie Centrum, ale po różnych perturbacjach, bo już tym nie będę opowiadał, zrozumiałem, że polityka to nie jest moja dziedzina, bo po prostu oszustwo i poziom hipokryzji właśnie. Nawet draństwa przekracza wszelkie granice. Nawet w tej pierwszej partii Kaczyńskiego? Tak. W Porozumieniu Centrum, no chociażby taki przykład. Kaczyński mówi, bo byłem we władzach Porozumienia Centrum. I Kaczyński mówi, trzeba przygotować ustawy dekomunizacyjne. No to ja mówię, to dobra, to ja z kolegami przygotujemy, nie? Poprosiliśmy prawników. No wtedy to się wszystko społecznie odbywało, taki entuzjazm. Nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy jeszcze tego całego podglebia. A tak przerywając, w jakim wieku byłeś wtedy? Ile miałeś lat? 20 parę lat. To młody chłopak. Młody, tak nudziło mi się. Zajerany w tym wszystkim. Tak, nudziło mi się w tym szpitalu. Tam robiłem różne rzeczy, ale mi się to nudziło. Na przykład kiedyś zepsuł się telewizor. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Patrzę się, kabel się przerwał od anteny na dachu. No to wyleciałem tam w tym kitlu białym na dach i naprawiam. I dwóch pacjentów wyszło ze mną. Zobaczyła to pewna pani, doniosła do dyrektora. Afera na cały szpital. Gadowski lata z pacjentami po dachu. No i cały czas tam jakieś takie historie były. Więc kręciłem się w tej polityce. No i mówię, dobra, to ja zrobię to. No nie ja jako główny, ale zrobimy taką komisję i te ustawy dekomunizacyjne, żeby tak jak ustawy tam denazyfikacyjne. Komuchów pozbawić na 10 lat możliwości tylko tych funkcyjnych. Zajmowania stanowisk publicznych, etc., etc. No tak idealistycznie. Przygotowaliśmy to. Namęczyliśmy się. Parę miesięcy to trwało. Zanieśliśmy to Kaczyńskiemu i mówimy, no tu mamy... Tacy dumni, bo prawnicy sprawdzili, jakiś profesor był z nami jeszcze. Profesor Kurowski nam pomagał, taki znakomity ekonomista, który jednocześnie bardzo się znał na tych sprawach. I Kaczyński na to popatrzył, nawet tego nie przeczytał i mówi, panowie,
nie czas teraz. I de facto wyrzucił do kosza ten cały projekt dekomunizacyjny. No i tak się okazało, że nie czas jest do dzisiaj, czyli dzisiaj mamy 2023 rok. Dalej jest nie czas na dekomunizację. Dzisiaj już właściwie jaką dekomunizację? Dziadków, ich swoje dzieci. Przeżyli. No swoje, wszyscy przeżyli w dostatku, w spokoju. Kiszczak nigdy nie był niepokojony. Tam jakiś miał procesik o wujka, czy o coś, ale de facto nigdy nie był skazany. Zmarł sobie spokojnie. Jaruzelski zmarł spokojnie. Ja miałem taki perwersyjny zwyczaj, jeździłem do Kiszczaka i rozmawiałem z nim. Długie godziny rozmawialiśmy. Bardzo sympatycznie nam się gadało. On wiedział, kim ja jestem, ja wiedziałem, kim on jest i tak po prostu nie musimy się czarować. O czym gadaliście? O różnych sprawach. No. Ja się zajmowałem wtedy terroryzmem, więc bardzo interesował mnie zamach na Abu Dauda w Wiktorii, w restauracji Opera. Wiktorii, tam 6 strzałów oddał zamachowiec w Abu Dauda, jednego z przywódców Czarnego Września, który tu przyjeżdżał i kupował broń. Zresztą ucztował z prostytutkami. No, wiadomo, jakie to były czasy. Więc pytałem Kiszczaka o te sprawy. I on wtedy mi opowiadał, a nawet miałem ten pistolecik, z którego strzelano, ten zamachowiec. To był Palestyńczyk, który uciekł. Zresztą nasza Wojska Ochrony Pogranicza go po prostu wypuściły. Był pilotowany przez Węgrów i przez Polaków. I mówi, mam tu gdzieś ten pistolecik taki, z którego strzelano, nie? I poszedł do sekretarzyka. Ja zamiast go naciskać, żeby on pokazał ten pistolet, to tak siedziałem, piłem tą kawę. No i on się jakoś tak cofnął w ostatniej chwili. Mówi, ale to innym razem. No i tego innego razu już nie było. Po prostu żałuję wielu rzeczy, że nigdy nie pociągnąłem Kiszczaka do końca, żeby nie było innym razem. Zabójstwo Jaroszewicza. Kiszczak mówi, a jakieś dokumenty z tego to mam na strychu. Zaraz przyniosę. Ale potem spotkał żonę w korytarzu, zaczęli gadać o kawie i wrócił. Mówi innym razem. No i innym razem już nie było. Zabójstwo Fąkowicza, to samo. Więc Kiszczak znał mnóstwo takich tajemnic i bardzo mnie to fascynowało. Także rozmawialiśmy i on mówił, pan, taki brutalny antykomunista, rozmawia z komunistą. A ja mówię, no ale rozmawiamy o historii. Tutaj nie mamy się o co kłócić, tylko pan generał dużo wie. Ja chciałbym się czegoś dowiedzieć. No i na tej zasadzie te dialogi trwały. Raz nawet go nagrałem do filmu. Chodziło o handel bronią z terrorystami. Najpierw zadzwoniliśmy do Jaruzelskiego i mówimy, panie generale, no jak to było z tymi terrorystami? Sprzedawaliście broń czy nie? Ależ skąd, bo powiedział Jaruzelski, to byłoby naganne moralnie. No okej. Okay. Potem poszedłem do Kiszczaka, a Kiszczak mówi, jasne, że sprzedawaliśmy, bo potrzebowaliśmy dewiz. Mówi, i to znakomite były kontrakty, sprzedawaliśmy no, przez Libię, sprzedawaliśmy przez Syrię, przez Asada, przez Kaddafiego. Wiadomo, że Arafat miał całe skrzydło terrorystyczne, dostawał od nas broń, szkoliliśmy tutaj tych facetów. Wszystko powiedział, jak nas powiedzi. Bo Kiszczak tym się różnił od Jaruzelskiego, że po prostu nie musiał kłamać. Miał wszystko w nosie. Był takim sobie byłym syndrom takiego byłego szefa mafii, który wie, że nic mu nie zrobił. I może być szczery. Więc on sobie pozwalał na taką szczerość. Kiedyś siedzimy przed telewizorem, jest informacja o Kulczykach. Coś tam Kulczyk wymyślił. Doktor Jan Kulczyk. I ja mówię, no panie generale, Kulczyki. A on mówi, proszę pana, niech pan się tym nie zajmuje. To takie śmieci, paprochy. Zajmij się jakimiś poważniejszymi sprawami. I wyciągnął listy od Racheli Begin, żony Menachama Begina, które były pisane Drogi Czesławie. I tam pisała do niego ta Rachela różne rzeczy. Z Izraela. Więc, żeby się nie rozwodzić, były to dosyć ciekawe rozmowy. No ale w ogóle jak trafiłeś w ten klimat, nie? Bo że tu już mówisz Kiszczak, Jaruzelski. Że już tak, bo już mówisz jak gdyby z perspektywy, że już jesteś takim dziennikarzem śledczym zaawansowanym. To długa droga, bo znudziłem się trochę robotą w tym Kobierzynie. I Houston to też się nazywa. Tak mówią w Krakowie też Houston. Byłem w Houston 2 tygodnie, spokojnie. No i to Houston rzeczywiście. Ale powstał dziennik Czas Krakowski. Taki pierwszy niezależny dziennik w Małopolsce. Więc ja tam do tego dziennika się nająłem.
I początkowo siedziałem na kolumnie miejskiej. Tam pisałem, uczyłem się, co, jak to się pisze. Wtedy była dobra szkoła, dlatego że był zawsze układ mistrz i uczeń. Ten, co nie umiał, uczył się od tego, co umiał. I to człowiek się uczył zawodu od podstaw. Czyli od gonienia po piwo, dla redaktora naczelnego kawkę, od wykonywania różnych pomocniczych czynności, żeby się, to tak jak wszędzie, no po prostu, to jest zdrowe. Człowiek uczy się pokory i poznaje zawód. Ale już pomijmy ten etap. Pewnego dnia natknąłem się na sprawę szajki złodziei obrazów. Jak wiadomo, w Krakowie, Kraków nigdy nie był przetrzebiony przez jakieś wojska okupacyjne, więc mieszkańcy, starzy mieszkańcy Krakowa mają różne dobra. O tym się nie mówi, bo właściwie nie powinniśmy też mówić, bo mamy sytuację, gdzie dużo obcokrajowców przyjechało, więc żeby nie pokazywać, ale powiedzmy, że ci złodzieje byli zorganizowani, wykwalifikowani i wiedzieli, co kraść. Czyli kradli naprawdę bardzo cenne obrazy, które były niezgłoszone. Bo to jest kolejna historia. Wielu kolekcjonerów obrazów nie zgłasza swoich obrazów, bo one są gdzieś kradzione, lewe i tak dalej. Więc mają to, chwalą się, ale nikt nie wie. Właśnie, jakiś Utrillo jest, jakiś Tycjan, jakieś takie rzeczy. I ci złodzieje z tego korzystali, że po prostu kradli. Ale aż trafili na bardzo chytrego, skąpego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego od prawa rzymskiego. Nie będę wymieniał jego nazwiska, bo to nie ma sensu. I on zgłosił. Policja już wówczas, bo to było po przemianie, czyli najpierw rzucaliśmy granaty gazowe w Arce Pana przeciwko opozycji, a potem uczestniczyliśmy w mszach świętych. Ci sami ludzie. Najpierw na egzekutywach partyjnych, a potem modlili się przed ołtarzem, prawda? Znam, jeden pracuje w Urzędzie Miasta, do dzisiaj bardzo znany. Bardzo wielu tych policjantów takie kariery miało. To też kolejna normalna historia. Sprawa. Tak. Wrócimy do tego. I trafiłem wtedy na tych złodziei obrazów. Policja, w ogóle afera cała w Krakowie, wszyscy tym żyją, szajka złodziei obrazów. Ja mam takie dziwne szczęście, że zawsze się natknę w jakiś dziwny sposób na kogoś, który mnie interesuje. I tak się natknąłem na herszta tej bandy złodziei, który uciekł z więzienia z Nowego Sącza. Był poszukiwany. I zorganizował tą bandę, ale oczywiście dostawali zamówienia od kolekcjonerów, bo oni się nie znali na obrazach. Dostawali zdjęcia, wiedzieli, co mają kraść i gdzie. No i zacząłem pisać cykl tekstów o tych złodziejach obrazów, mając jakby z dwóch stron informacje. Tak, z jednej strony tego czarnego, bo on miał pseudonim czarny, wysłuchiwałem, a z drugiej strony policji. I w końcu zacząłem kpić sobie z tej policji, bo wiedziałem więcej. Więc policja, Leszek G., pozdrawiam, wtedy wysoki oficer pionu kryminalnego, wymyślił, że mnie zamknął, żeby mieć święty spokój. I u pani Stasi na Mikołajskiej podszedł do mnie facet. To jest taka jadłodajnia, która bardzo dobra, do dzisiaj działa, krakowianie ją znają. Podszedł facet i powiedział, niech mi pan podtrzyma, a miał obraz, niech mi pan to podtrzyma, bo muszę się wysikać. Mnie coś tknęło i nie wziąłem tego do ręki. I tak tylko on to postawił, ja tego nie wziąłem do ręki. I wychodzę od pani Stasi, a tutaj już posterunkowy jakiś. Dzień dobry, stara metoda. Prosimy ten. No i zdjęli mi odciski palców, prawda? I zdjęli odciski palców z tego obrazu. Okazało się, że nie ma tych samych odcisków palców. Skąd był ten obraz? Już był odzyskany przez policję, ale jeszcze nie zgłoszony do rejestru. I mogło wyjść na to, że ja po prostu miałem to w ręku, ale niestety nie wyszło. No i takie różne historie. Trafiłem przez to do takiego dziennikarstwa, które się zajmowało takimi historyjkami. No a jak wypłynąć już na szersze wody? Potem mnie to znudziło. Przez tą politykę, tak? Przez to. Z polityki trochę znałem ludzi, ale zaczęło mnie nudzić te kryminałki, bo one się powtarzały. Tam, czy to banda Marchewy wtedy była, czy banda Pyzy, czy Krakowiaka. No jakieś to po prostu tacy nasi rodzimi gangsterzy, obi mordy, no. A, tam byli jeszcze w książce, którą przeczytałem, byli jeszcze tacy z Gabonia. O, to ci to byli super. To byli twardzi gangsterzy. To byli bracia, to są moje strony. Bracia Chowańce, można powiedzieć. O, to byli twardzi gangsterzy. Oni rzeczywiście nie przebierali w środkach, ale na przykład w grudniu, jak był pościg, prawie ich dopadli, to oni wpław przez Dunajec popłynęli, między Krą. Policjanci się nie odważyli.
uciekli. Nie, no, znaczy tam z tego, bo to oni akurat grasowali, jak chodziłem do technikum samochodowego w Nowym Sączu, no to tam było parę, jak to się mówi, głów. A tak, bo oni topili przecież w tym. Później wyszło, że niektórych zmielili maszynką do mielenia końskiego mięsa. Tak, jednego odstrzelili pod domem, jak wracał z siłowni. Chyba i Jurczaka gangstera. Tak, tak, także tam, no, co? Dziwne czasy. Tak, ale tego Sebastiana złapali dopiero w Nowym Jorku. Uciekł do Ameryki i dopiero tam go złapali. Innych wcześniej. Ale oni się w tym Gaboniu charakteryzowali tym, że jak powstał nie był sklep spożywczy, a bracia założyli swój sklep. Mi się wydaje, że to chyba był ojciec nawet. Ojciec też był podobny. I obok sklepu samozapłon był. I był samozapłon. Albo proboszcz coś powiedział na kazaniu brzydkiego, że szerzy się bandytyzm we wsi, to za chwilę proboszcz już miał siniaki pod oczami. Już nie mówił. Taki styl mieli. Miałem zacząć, że nie wiem, jak tu w ogóle, czy zaczynamy od światowych problemów europejskich, czy naszych krajowych. Wszystko jedno. Ale jak żeśmy już zaczęli rozmawiać o tym Kiszczaku jaruzelskim, bo ja sobie tak czasami myślę, że jest ten 89, są te napięcia takie społeczne, no i przychodzi Kiszczak do Jaruzelskiego, mówi: ty, słuchaj, bo ludzie są już wkurzeni, oddajmy władzę Lechowi, jakoś się dogadamy i będzie to. Lechu to było... Mogło tak być? I druga strona jest też taka, że no tak... No, nie było tego rozlewu krwi, bo niektórzy by chcieli, żeby tam po prostu była lekka rzeź i tam zrobić jakąś zemstę, ale z drugiej strony no mieliśmy to, nie, że ludzie, którzy nigdy nie zarządzali, nagle zaczęli zarządzać i w dodatku ludzie biedni. Dlatego dzisiaj nie mamy tego całego przemysłu, który przez te wszystkie lata komuny został zbudowany. Ja myślę, że było jeszcze gorzej. Całość zaczęła się za czasów Andropowa. Jurij Andropow był przez długie lata szefem KGB. Zanim został pierwszym sekretarzem, krótko, bo umarł, pierwszym sekretarzem KPZR. I Jurij Andropow już pod koniec lat 70. wiedział, że komunizm się zawali ekonomicznie. Nie wytrzymają wyścigu Gwiezdnych Wojen i Zachód ich ekonomicznie wykończy. Czuli to. I Andropow zaczął przygotowywać, na to są już dokumenty, które zaczynają wypływać powoli, zaczął przygotowywać transformację ustrojową. I ponieważ w Polsce w 80 roku wybuchła Solidarność, wybuchła też trochę na zasadzie takiej, że wcześniej dwa lata został wybrany Jan Paweł II, znaczy Karol Wojtyła został wybrany papieżem i Polska zaczęła być takim szczególnym miejscem w demoludach, w Układzie Warszawskim. I teraz to, co powiem, to już jest hipoteza. Wybrano Polskę na takie laboratorium transformacji. Jak to zrobić, żeby nie bezkrwawo stworzyć pozory oddania władzy, ale zamienić legitymacje partyjne na książeczki czekowe. Czyli zachować kontrolę poprzez ekonomię nad wydarzeniami. I myślę, że Kiszczak był tylko już wykonawcą poleceń Moskwy. Że plan taki ogólny przyszedł z Moskwy, a w szczegółach mieli to zrobić towarzysze polscy. A ponieważ Jaruzelski był człowiekiem mało odważnym i takim wahającym się często i często zmieniającym poglądy, bo pamiętajmy, że Jaruzelski brał udział na przykład w antysemickiej awanturze w 68. Do 70 roku tropił Żydów w armii. A potem całkowicie się zmienił, prawda? Już go znamy jako takiego Europejczyka, w ogóle światłego człowieka, prawda? Takiego... Dobry żeglarz. Tak, więc on taki był, tak żeglował po prostu jak wiatr zawiał. No. Tak. Kiszczak był twardszy, Kiszczak miał takie cechy gangstera. I nawet w jednej z opowieści Kiszczaka to widać. Po prostu pewnego dnia Kiszczak mówi tak. Panie Witku, był u mnie Wojciech Jaruzelski. Roztrzęsiony. Przyniósł mi płytkę z filmem Generał i mówi: patrz, co nam zrobili. Ja się na niego popatrzyłem, wziąłem z jego rąk tą płytkę, wyrzuciłem do kosza na śmieci i mówię: ale z czym masz problem? No co nam zrobili? Ale co nam zrobili? No i musiałem zrobić herbatkę, usiąść, on się dopiero uspokoił. Taka była różnica między nimi. Kiszczak był twardym bandytą po prostu. A Jaruzelski takim generałem, co prawda, ale takim żeglarzem, no. To dobre słowo. No to jak to się stało? To było już
To nawet to u nas to transformacja lata 90 i tak dalej, to było ustawione. I druga sprawa, moje pytanie jest takie, bo też się zastanawiam, nie? Że dlaczego Amerykanie tak nagle to wspierali, tą Solidarność? To wszystko dlaczego akurat Polska, nie? A nie na przykład Węgry albo Słowacja? Bo Polska była najbardziej newralgicznym miejscem w Układzie Warszawskim, bo była na środku wszystkich dróg między NRD a Związkiem Sowieckim. Plan zjednoczenia NRD od dawna funkcjonował. Lobby niemieckie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo silne, chociaż niewidoczne. Wtedy było mocno działało. I żeby zjednoczyć Niemcy, trzeba było w jakiś sposób obezwładnić Polskę, żeby nie było tego słynnego ataku na północną flankę NATO, prawda, gdzie Polacy mieli tam na Danię napadać. I myślę, że z tego powodu. Amerykanie też, Daniel Fried, który był ambasadorem, zgodzili się na taki manewr, w którym komunistycznej bezpiece oddali inicjatywę. Uznali, że będzie zbyt duży kłopot z Polską, jak będzie się wyłaniała nowa elita. Będą walczyć ze sobą, może popłynie krew, może coś się stanie. Lepiej przejąć cały stelaż od komunistów i ich odwrócić i kontrolować. Ponieważ komuniści kontrolowali całą Polskę, więc wystarczy teraz kontrolować komunistów i będzie święty spokój. Pragmatyczne myślenie amerykańskie. Myślę, że dlatego oni się nie wtrącali bardzo w te wydarzenia, dopóki one szły tak, jak sobie życzyli. A komuniści szybko zrozumieli, znaczy ci inteligentniejsi, ci oficerowie, którzy mieli wiedzę o Zachodzie, o świecie, szybko zrozumieli, skąd wieje wiatr. I z Moskwy przewerbowali się na Waszyngton. Oczywiście nie poszło to bezboleśnie, bo tam parę wypadków się zdarzyło po drodze, ale Amerykanie, no, symbolicznym człowiekiem dla tej zmiany jest Gromosław Czempiński, prawda, który został odznaczony nawet przez Amerykanów za operację Samą, prawda, która była prosta, bo myśmy mieli bardzo dobre aktywa w Iraku, więc wystarczyło je uruchomić, żeby wyciągnąć tych Amerykanów. To nie było nawet bardzo, tak jak na filmie jest przedstawiane, to nie było bardzo przygodowe, po prostu rutyna. A to prawda, że myśmy mieli bardzo rozbudowaną siatkę szpiegowską z czasów jeszcze komuny na Bliskim Wschodzie? Oczywiście, oczywiście, że tak. Tam dużo budowało się dróg i tak dalej? Po pierwsze budowaliśmy w Libii, w Syrii, w Iraku, tam gdzie rządziła partia Baas, czyli partia socjalizmu arabskiego. Tam budowaliśmy, robiliśmy bardzo dużo inwestycji, cukrownie, drogi, jakieś zakłady przemysłowe. Nasza służba zdrowia. Bardzo tam wiele osób funkcjonowało, inżynierowie. Wszyscy ci praktycznych zawodów mieli tam i dobrze zarabiali, w dewizach zarabiali. Wtedy przypomnę, że w Polsce zarabiało się $20, gdy oni mieli na godzinę płacone $10. Mówimy o $20? Na miesiąc. Na miesiąc. Na miesiąc. Więc to były kosmiczne po prostu zarobki. To było pierwsze źródło agentury, bardzo dobrej. Rozpoznane tereny, Polacy, towarzyski naród. Więc, ale do dzisiaj tam. Tak, mówi, jesteśmy lubiani. Do dzisiaj. A druga rzecz to studenci arabscy, którzy masowo studiowali na polskich uczelniach. Byli przysyłani przez organizacje terrorystyczne w dużej części, ale też przez rządy Kaddafiego, Asada czy Sadama. Przyjeżdżali tutaj. Zresztą z Sadamem Husajnem Kiszczak polował. Sam mi opowiadał, jak ustrzelili jakiegoś koziorożca w górach irackich. Więc naprawdę te stosunki były bliskie z ojcem Asada, Hafezem, z Kaddafim i z Sadamem. Stosunki naszych władz były bardzo bliskie. Zwłaszcza na gruncie towarzyskim właśnie. I ta agentura potem funkcjonowała, no bo ci ludzie wykształceni w Polsce wracali tam do tych krajów i przebijali się do elity. Mieliśmy świetne aktywa. Wszystko oddaliśmy za darmo naszemu wielkiemu bratu. Stąd komuniści byli cenieni. Znaczy ci oficerowie komunistyczni byli cenieni przez Amerykanów, ponieważ to nie jest tak, że mieli zysk. Na jakimś tam etapie Amerykanie stracili zaufanie już do tych przekonwertowanych? Tracili zaufanie, jak widzieli ich skłonność do lewych interesów. Do lewych kont w Kurzbanku, na przykład w Szwajcarii. Czy, słynna sprawa Petera Fogla, bardzo ciekawa.
do tego stopnia ciekawa, że może nawet chwilę na to się zatrzymam. Dlatego Peter Fogel, pamiętasz, to był taki jakby bankier, naczelny bankier polskich polityków, wówczas lewicy, ale to nie tylko. To ja nie w temacie. To, bardzo ciekawa historia. Prosimy. Piotr Filipczyński zabił siekierą ciotkę. Jak z Dostojewskiego. Teraz już... Dostał karę chyba dożywocia wtedy, ale był synem dyplomaty. No to teraz już wiem, o co dyplomata chodzi. Dyplomata wychodził, wojskowe służby przerzuciły go na zachód pod zmienioną tożsamością. Już nie był Filipczyński, tylko Fogel. I zaczął funkcjonować w bankowości, zwłaszcza w Kocbanku i w kilku takich bankach, które miały konta numeryczne i tam anonimowe. To był trochę inna bankowość szwajcarska niż teraz. To długo trzeba by mówić, dlaczego tam się zmieniło. Nasi starsi bracia z Tel Awiwu mieli w tym duży udział. I Fogel jest właśnie przykładem, jak to działało już w latach 2000. W 2003 roku wraz z Przemkiem Wojciechowskim wpadliśmy na trop Fogla. Stało się to tak, że nie dzięki naszym wielkim zdolnościom, tylko po prostu siedzieliśmy, piliśmy wódkę z oficerami ówczesnego UOP-u. Jeszcze chyba UOP. I oni po prostu się popili i zaczęli gadać. Anegdoty różne. Jedna z anegdot brzmiała tak, że musiałem się tym zająć, bo mówi, pamiętasz tego gościa, co tam załatwił ciotkę, a teraz jest bankierem? Tak padło, wystarczyło, nie? Zaczęliśmy za tym chodzić. Jak ktoś jest nie w temacie, to czasami takie historie tak wypływają. Tak. Zwłaszcza przy grzałce. Zaczęliśmy za tym chodzić. Zajęło nam to pół roku, bo naprawdę było ciężko dotrzeć. Dotarłem do żony Dochnala, Marka Dochnala, to musiałbym czynić wyjaśnienia do każdej tej historii, bo to minęło, to lata, ale był to człowiek, który, mówiąc krótko, na przykład był znajomym Putina w Petersburgu, powiązany z różnymi operacjami, podejrzewam, że wojskowych służb, na przykład raport na temat przemysłu hutniczego firmy Proxy, no takich różnych rzeczy dużo, ale żeby nie zanudzać, ona... Zaczęła żona Dochnala zaczęła opowiadać o Foglu i o tym, jak Fogel inwestował ich pieniądze. Wszystko się zaczęło potwierdzać. Zaczęliśmy wydobywać coraz więcej szczegółów. Wreszcie trafiliśmy na szwajcarski adres Fogla i udaliśmy się z całą taką dokumentacją wtedy do Miszczaka, bo robiliśmy filmy dla TVN-u. Miszczaka poskoczył, bo trzeba przyznać, że Edward Miszczak cenił dziennikarstwo. Sam był dziennikarzem i cenił dziennikarstwo. Aż poskoczył. Mówi, ale historia, znowu znaleźliście taką historię. Mówi, musimy to zrobić. Poleciał z tym do Waltera. No, to już było trochę za dużo, dlatego że... Włączył się czerwona lampka się zapaliła. Zapaliła się lampka, ale jak dobrze, jak ciekawie się zapaliła. Otóż dwa dni później, czy po tym wydarzeniu we Wprost ukazała się pełna historia Fogla z tym, że opisana tak, że Aleksander Kwaśniewski zrobił bardzo dobrze ułaskawiając, bo tu muszę dodać, że Fogla, mordercę, ułaskawił prezydent Aleksander Kwaśniewski. I my się tego doczepiliśmy, żeby po prostu zrobić wokół tego całą historię, bo ona była nieprawdopodobnie ciekawa. A tutaj się ukazało wystrzał, ale w drugą stronę. Poszło w drugą stronę, bo w całym artykule, nie wspomnę już dziennikarzy, żeby ich oszczędzić, w całym artykule była opisana ta historia, tak żeby ją zdetonować, żebyśmy już nie mieli nic do ujawnienia, ale że Aleksander Kwaśniewski zrobił bardzo dobrze. Zachował się odpowiedzialnie i z racją stanu i w ogóle. Czyli wystrzał, ale w drugą stronę, kontrolowany. No i wtedy oklapliśmy, bo historia po prostu niesamowita, wspaniała, na film. Chcieliśmy wokół tego zrobić duży film, taki śledczy. Naraz wystrzelona w drugą stronę i Miszczak mówi, chłopaki, no ale to już nie róbcie tego, bo przecież wszystko jest napisane. Więc używano tego typu technik, żeby zgasić niewygodne dla siebie historie. Z Foglem, ta historia z Foglem zresztą nie ma w ogóle epilogu, bo Fogel znowu gdzieś zaniknął, nie wiadomo nie co. Ma go. Tak, nie ma. No to jak w ogóle twoim zdaniem to powinno wyglądać wszystko? Nasza transformacja polegała,
Bo ja się coraz więcej o tym wiem. Poczekaj, prosty przykład. Nie? Na przykład jesteś komendantem głównym policji, nie? No było. No i teraz... Na przykład papała. Jak to zrobić, żeby... No, bo to jest też tak, że zarządzasz jakąś strukturą. Masz jakiś modus operandi, bo to się tak mówi. I nagle, no, jak ci przyjdzie przysłowiowy taśmowy i z niego zrobisz szefa komendy głównej policji, no to mieliśmy już przypadek, że elektryk przyszedł i został prezydentem kraju, nie? No i potem wyszło z tego, co wyszło. Chociaż chęci były, wiara była, nadzieja była. Ostatnio stwierdził, że jest człowiekiem tysiąclecia na wiecu. Przemilczmy. Więc no to... Ludzie tysiąclecia zdarzają się raz na tysiąclecie. Więc... A z tymi komendantami, no cóż, było różnie, nie? Znaczy, jak generalnie mówię, to w kontekście teraz masz dyrektora huty, czy tam... I to są też ci dyrektorzy, nigdy nie byli rozliczani tak jak w kapitalizmie, nie? Z wyników. Tak jak w korporacji. Tak. Że jest, musi być zysk, musi być wynik. Byli rozliczani przez egzekutywę partyjną. Czyli są dobrzymi towarzyszami. No, czy dobrze się chlało. Tak. Czy się dobrze z nim pije i czy nie. Partia miała w sobie taki... Jednak mechanizm samozachowawczy. Nie wolno było sekretarzom partii za bardzo wynosić się ponad lud. Czyli nie można było uprawiać ostentacji, że o, tu szasta pieniędzmi, albo jeździ dobrym autem, albo ma 1000 kochanek. Nie, partia reagowała. Takiego towarzysza usuwała. Nie wolno było. To od czasów Gomułki, taka trochę nawet pruderia w PZPR-ze panowała. I to raczej był mechanizm taki dla władzy stabilizujący. I teraz, co się dzieje w 89-90 roku? Kiszczak prowadzi najpierw rozmowy w Magdalence, o których już wiemy, słynne rozmowy, bo tam zachowały się nagrania, prawda, jak zdrowie generała, człowiek tysiąclecia, nich i cała reszta tam wypija. I podejrzewam, zresztą coraz więcej na to wskazuje, że tam się dogadano, tak? Po pierwsze, to Kiszczak wyznaczył tych, którzy mają się układać ze strony opozycyjnej. Czyli nie wyznaczył jakichś wojowników, którzy siedzieli w kryminałach albo na emigracji. Większość tych twardych zawodników, którzy chcieli walczyć z komuną, została wywalona na emigrację z biletami w jedną stronę. Ja ich potem spotykałem w Bostonie, w New Britain, w różnych miejscach ich spotykałem, rozmawiałem z nimi. Niesamowite historie tych ludzi, ich zaangażowania. Prawdziwi ludzie, prawdziwa opozycja. Wszyscy wywaleni za granicę. Albo zmarginalizowani. Liczą się tylko ci, których wykreowała komuna. Na przykład no, człowiek tysiąclecia w Arłomowie internowany. Kiszczak znowu opowiada. Jak przyszedł rachunek z Arłamowa, szczególnie za napoje wyskokowe i panie. Za cytrusy. I panie do towarzystwa, to napisałem do Jaruzelskiego, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie pokryje tego rachunku. Jaruzelski odpisał, że pójdzie z funduszu prezesa Rady Ministrów. No i poszło. Prawda? Tą opozycję wyspecyfikowano, żeby negocjowała z rządem. Kto tam był? Sekretarz PZPR Bronisław Geremek. Sekretarz PZPR-u na Uniwersytecie Warszawskim. Potem dysydent. Działacz walterowski i PZPR-owski Jacek Kuroń. Potem dysydent, prawda? Syn szefa partii komunistycznej zachodniej Ukrainy, Ozjasza Szechtera, Adam Michnik. Nieślubny syn był. Dlatego. I tak dalej, i tak dalej. To byli liderzy opozycji. Plus kilku katolików koncesjonowanych, typu Mazowiecki, prawda? Który pisał donos prasowy na biskupa Kaczmarka, kieleckiego biskupa, którego aresztowała komuna. Czyli tacy katolicy skąpo objawowi plus były PZPR, dysydenci i paru oczywiście takich, których trzeba było wykreować na bohaterów, prawda? A potem zakładali wielkie firmy transportowe natychmiast, prawda? I bogacili się. To z Wrocławia chyba, nie? Tak. Ale też słyszałem, że to z tych dolarów, które... Uwolnić Władka, prawda? Uwolnić Władka. Był fundusz AFL-CIO. Związków zawodowych, nadzorowany przez Lane Kirklanda. I on szedł tutaj na Solidarność, nigdy nie został rozliczony. Zmarł niedawno mój znajomy Mirek Dominczyk, który był w Stanach. Jest ojcem Dagmary Dominczyk, takiej gwiazdy filmowej z Hollywood. Bardzo ciekawa rodzina. Mirek był prawdziwym działaczem Solidarności
z Kielc. Prawdziwym, czyli na emigracji. Potem wrócił do Polski. I Mirek przyjaźnił się z Kirklandem. I opowiadał mi znowu o losach tego funduszu Solidarności. Jak to szło, gdzie szło, gdzie, w których gardłach znikało zdrowie nasze, zdrowie wasze w gardła nasze i tak dalej. Więc to też ogromna historia jest, prawda? Jak te pieniądze, przecież nieksięgowane, to były setki tysięcy dolarów, wówczas naprawdę inne pieniądze niż dzisiaj, znikały gdzieś u kogoś. Ktoś potem zakładał firmy, ktoś naraz wystartował do biznesu. No ale nie było tak, że oni ich, ci co dawali, nie rozliczali ich? Albo się po pewnym czasie też zorientowali i zaczęli trochę grzać? Szło kanałami, to szło kanałami wywiadowczymi. Czyli traktowane było jako fundusz operacyjny. Na przykład CIA. Związki zawodowe tam wysyłały, przekazywały. To jest strefa zawsze takiego półcienia. Operacje służb specjalnych i pieniądze na te operacje. Więc tego bardzo nie rozliczano. I tak dla Amerykanów były to małe pieniądze przynoszące dużą korzyść. Ponieważ za małe pieniądze wyciągali Polskę z Układu Warszawskiego. Wspomagali opozycję. No różne tam. Oczywiście w tej opozycji rejwodzili agenci bezpieki. Bezpieka nie była taka śmieszna i nieporadna, jak się dzisiaj przedstawia w filmach, prawda? Że zapici kolesie, którzy sami nie wiedzą, co z sobą zrobić. Nie. To byli bardzo inteligentni ludzie. Znaczy mi się wydaje, że oni są dalej, bo jak nawet rozmawiam kolegom też, nie? Tam po służbach, to mówi, zauważ jedno, że ci wszyscy właśnie, o których teraz mówimy, nie wydają żadnych książek, pamiętników. Tam jest do dzisiaj taka... No, są wyjątki, są wyjątki. Jest pułkownik Bosak. Że tam paru się wyłamało, ale pułkownik generalnie... Pułkownik Bosak, niezwykle się... ciekawa postać i o której można by bardzo długo opowiadać. Zmarł w 2015 roku Henryk Bosak. Oficer wywiadu, który prowadził rzeczywiście ciekawą agenturę w różnych miejscach. Na końcu chyba w Budapeszcie. Ale Budapeszt ciekawy, dlatego że nie budziło podejrzenia, a mógł mieć kontakt z attaché i różnymi z krajów zachodnich i wyciągać więcej informacji niż w Rzymie, we Francji czy w Berlinie, gdzie pilnował, służby pilnowały. Więc Bosak. Aleksander Makowski. Następny. To jest bardzo długa historia. Bardzo zdolny oficer. Czytałem kiedyś rozmowę Makowskiego. Tak. On był z Kiszakiem gdzieś tam też. Tak, to był oficer wywiadu. Syn wysokiego oficera, który perfekt mówił po angielsku, ponieważ wychował się w tym języku. Na placówce i jeszcze w czasach UOP-u, co prawda już nie działał w strukturach UOP-u, ale działał w strukturach WSI. Trochę sobie dopowiada, na przykład, że mógł złapać Bin Ladena. To już po prostu ponosi go fantazja. Ale rzeczywiście bardzo ciekawe akcje Makowskiego. Między innymi związane z otruciem księdza Blachnickiego. Słynna taka sprawa, niedawno odgrzana. Pokazująca, jakimi metodami działały służby komunistyczne. Zresztą wszystkie służby działają takimi metodami, to nie ma co rzeczywiście, tylko na komunistów to zwalać. Ale to byli tacy oficerowie. Oni piszą dzisiaj. Sokołowski, znany jako Wincent Sewerski, też oficer wywiadu. Makowski też pisze jakieś książki, tylko z mniejszym talentem chyba. Bosak pisał książki. Oni piszą, ale jest wielu, którzy się w ogóle nie odzywają. Chyba się dobrze zafutrowali. Chciałem zapytać, no oni wszyscy, nie? Już nawet ta cała wierchuszka, Kiszczak, ci wszyscy. Nie było w nich takiego faktycznie, nie wiem, ducha polskości? Czy było tak, że oni byli tam oddani albo się liczyły tylko i wyłącznie swoje interesy? No bo znowu, nie mówię, rewolucja też zjada swoje dzieci, nie? I tu też była taka rewolucja, Solidarność, ten ruch, nastroje. Jak rozmawiam ze starszymi, nawet z teściem czy tam, to jak mówi, to był taki powiew jakiejś wolności, namiastki, ten Wałęsa, to wszystko, że to się, tego się nie da opisać, nie? Że po tylu latach wreszcie ludzie już mieli dość, nie? To prawda, że... Że była nadzieja, że wreszcie jak się to otwarły ten... Myśmy byli szaleni wręcz. Czerwiec 89 to po prostu był festiwal, to Solidarność, jedna lista. Wszyscy wierzyliśmy w to. Ja to, co dzisiaj mówię, to już mówię z pozycji człowieka 2023 roku, który się siłą rzeczy tym interesuje, bo interesuje się swoją młodością. I dzisiaj mogę powiedzieć, no jak byliśmy wyprowadzeni w pole. Przecież ja potem byłem w sztabie wyborczym Wałęsy.
dalibyśmy się pokroić za Wałęsę. Zresztą była taka historia, którą wykorzystała Gazeta Wyborcza, że jak Wałęsa miał wiec na Rynku Krakowskim, to przyszli anarchiści i zaczęli się wyśmiewać z Wałęsy i coś tam mu zarzucać. Nie? Z Markiem Kurzyńcem na czele. Moim kolegą zresztą z lat 80. I pobiliśmy się tam z Kurzyńcem. I Gazeta Wyborcza zrobiła zdjęcia z tego, jak się lejemy. I potem dopisali całą historię, nieprawdziwą zupełnie, że ochroniarze Wałęsy bili biednych anarchistów. I to takie zdjęcie, jak gdzieś tam leje właśnie. Akurat ja lałem, ale za chwilę dostałem. Więc taka historia. Wszystko nieprawda, tak? Tylko zdjęcie prawdziwe zrobione. Dalibyśmy się pokroić za tego Wałęsę wtedy. Pamiętam przyspieszenie, siekierka, przecinanie układów, te wszystkie tam rzeczy. Zresztą, cóż, Kaczyński był przecież promotorem kandydatury Wałęsy na prezydenta. Potem pracowali w kancelarii. Obaj Kaczyńscy, Maciek Zaleski, no wielu znanych mi działaczy PC wtedy pracowało w kancelarii Wałęsy. Potem nastąpiła kłótnia z Wałęsą o władzę po prostu. To się rozleciało i zaczęły się te wszystkie historie. Ale Jacek Merkel, który był szefem sztabu Wałęsy, potem wyszło, że dziwne powiązania ze służbami, tak? Jak już IPN powstał, jak już... Więc myśmy tego nie wiedzieli. Myśmy byli młodymi ludźmi, którym się chciało zmieniać Polskę, tak? Żebyśmy żyli w fajnym kraju. Dzisiaj to już wiemy. To nawet nie jest kwestia rozgoryczenia, bo to może inaczej nie mogło być. Ja też patrzę na to tak pragmatycznie. Może inaczej się nie mogło zdarzyć, bo co, powywieszalibyśmy tych komunistów na latarniach? Co by się stało? Ale ja mówię nawet, jakbyście odsunęli tych ludzi, którzy zarządzali całym tym polskim przemysłem, nie? Czy to by się w ogóle samo utrzymało? Bo rozmawiałem tu z dyrektorem, zresztą z dwoma dyrektorami kopalni węgla. To on mówi, że tam jest tak zwany, no to jest nie, trójpodział władzy, nie? Związki zawodowe, których jest tam ze 3-4. Jakiś tam komitet społeczny i ci namaszczeni przez z biura politycznego. I przy każdym z tych trzech tworów działają jakieś prywatne firmy, które doją te kopalnie, ale cała kopalnia jak gdyby jest zawsze na stracie. I on mówi, że ten Bank Światowy, który tam włożył jakieś pieniądze, oni już się tam delikatnie grzeją, bo przez 10-15 lat oni nic nie mogą zyskać i widzą, że już nic nie odzyskają. Nie? I teraz jak przyjdzie, oni to zgarną i przyjdzie ten, nie wiem, prywaciarz czy ktoś, on mówi, że jeździ gdzieś tam po świecie, jak wygląda praca na kopalni, że tam jest dyrektor, menadżer i górnicy. Ekonomia. I górnicy. I, jest, tak. I nie ma. I jest wydobycie, opłaca się, jest zysk i tak dalej. Nie? A u nas nigdy. Powiem historię. Od początku jak gdyby tych przemian nie ma na plusie z tymi kopalniami, tylko są cały czas awantury z górnikami i ze wszystkim. A propos górników, bo to mi się takie szufladki otwierają w głowie. Powiem historię kompletnie niewiarygodną, ale która się wydarzyła. Otóż w Krakowie działał oddział wojskowych służb informacyjnych z takim majorem na czele. Pijacy niesłychani, rzeczywiście. Bo to już były lata, koniec lat 90. Pili i przez przypadek czasami do czegoś się dogrzebali. I tak jeden... To jest w ogóle, że Drzegorzała to w ogóle złoty środek. No, w tych wojskowych służbach to myślę, że to było główne po prostu zajęcie, to było picie. I ten major już naprawdę taki straszny pijak. Nie będę już wymieniał, nie chcę w ogóle wymieniać tych nazwisk, bo to w sumie cóż, po co szkodzić ludziom. I chciał się popisać i mówi tak. Bo znowu siedziałem dziwnym trafem jakoś. Wpadłem w takie towarzystwo przy strzelaniu, bo się interesowałem wtedy strzelaniem. Strzelałem sportowo i wiadomo, że to grono starych trepów tam po prostu było mocne wówczas. Zwłaszcza wówczas. Dzisiaj może już nie. I oni mieli broń, pozwolenia, tego. To się wszystko toczyło gdzieś tam w kołach loku. Są z lokiem, to też nasza historia. Ale jak poznałem generała Rozbirskiego, który był szefem kół oficerów rezerwy lok. A mnie wysłano na zjazd kół oficerów rezerwy lok. Nie będąc oficerem, ale to inna historia związana ze strzelaniem. Ale przez to strzelanie poznałem różnych oficerów. Fajnych facetów.
zwłaszcza tych z desantu, prawda, którzy zajmowali się tymi sprawami desantowymi, polityką trochę mniej. Potem trochę byli rozgoryczeni, bo się pozmieniało, okroili dywizję do brygady, etaty spadły, trzeba było iść na emeryturę. I tak z nimi rozmawiałem i dzięki jakby tym kontaktom znowu jakaś popijawa była i siedzą ci oficerowie, dwaj oficerowie z delegatury WSI i gadają tam coś. No to ja oczywiście, będąc dziennikarzem, nastawiam ucha i słyszę, że oni mówią niezwykle ciekawe rzeczy, jakieś takie raporty swoich agentów w strukturach ruskich. Coś niebywałego, więc myślę, muszę to pociągnąć. No i tak już się znaliśmy wizualnie, na ty nawet, no bo to przy kielichu to szybko się dzieje. Więc cześć, cześć. Ty, bo tam kiedyś słyszałem, że jakiś raport agentury rosyjskiej. A, tylko nie mów nikomu. Ja mówię, no nie mogę nie mówić, wiesz, że jestem dziennikarzem, nie? No to dobra, chodźmy się napijmy, nie? Dobra, poszliśmy się napiliśmy. I wyciąga z biurka raport naszego źródła w strukturach rosyjskich, dosyć wysoko, mówiącego o strategii, to był początek lat 2000 chyba już, o strategii rosyjskiej wyłączenia polskiego przemysłu górniczego i przejęcia rafinerii gdańskiej. Bo Rosjanom zawsze chodziło o przejęcie rafinerii gdańskiej. Orlen to tak. Zresztą, dlaczego jest Morzejki, Orlen i ta trzecia rafineria w Niemczech, w Enerdówku. Już nie pamiętam, gdzie ona jest. Bo to jest na trasie przejścia północnej grupy Armii Czerwonej. Dlatego w Płocku powstała rafineria. Nie dlatego z innych powodów, tylko miała to być baza zaopatrzeniowa na drodze wojsk. I rozmawiamy i on wyciągnął ten raport. Ja go czytam. Tu kielich, a tu czytam. A tam pisze w tym raporcie, to nasze źródło, że Rosjanie dążą do wyłączenia polskiego przemysłu kopalnianego, górniczego i będzie to dokonywane metodą dumpingowego importu węgla z Rosji. Że zasypią nas tanim węglem z Rosji i w ten sposób doprowadzą do zamykania polskich kopalni. No wtedy czytam to po prostu, nie mogę wierzyć własnym oczom. I czytam oczywiście o tym, że Roch Energy, taka firma irańska, zarejestrowana w Londynie, jest pod kontrolą rosyjską i ma się starać o przejęcie rafinerii gdańskiej, a jak nie, to firma Kaddafich, Tam Oil, będzie przejmowała rafinerię gdańską. Wszystko to jest napisane w tym raporcie. Dobra, on oczywiście to schował, ja to zapamiętałem. No i potem sprawdzam tę historię, wszystko się zgadza. Dziś, w 23 roku, mogę powiedzieć, że jak w książce to się stało. My krzyczymy, Niemcy wyłączają nasz przemysł górniczy. No może trochę tak. Pewnie mają swoje w tym interesy i na pewno nie są zainteresowani rozwojem górnictwa w Polsce. Ale nikt nie mówi o tym, jak Rosjanie to robią. I że mają w tym interes. Jaki mieli wtedy interes? Ano taki, żeby wyłączyć kopalnię, będziemy więcej gazu brać. Uzależnimy się jeszcze bardziej od Rosji. I kto wystrzelił z planem budowy elektrowni gazowych? Waldemar Pawlak. Autor słynnego kontraktu potem gazowego. Taniego. Waldemar Pawlak, który był przyjacielem Siergieja Gawriłowa, wydalonego z Polski za szpiegostwo na rzecz Rosji. Nigdy te sprawy się nie rozwinęły. A propos górnictwa mi się przypomniało. A myślisz, że w ogóle to kiedyś ktoś naprostuje i w tym kraju będzie już tak normalnie? Czy musi jeszcze ze dwa pokolenia minąć, zanim to wszystko zostanie zagruzowane? Czy oni się już tak się już tam okopali, że już... Bo mnie zawsze na przykład zastanawia, no przyszły ten nowy rząd, który już tam, nie wiem, siódmy rok rządzi, czy ósmy. No jest autostrada tu nasza, nie? Kraków, Katowice. Stalexport. No. Nikt nie wie, kto tam za tą autostradą stoi. Druga sprawa, autostrada za Kulczykowa, co mówią. No jak to jest, że... Autostrada Wolności. Tak. Jest. No tania nie jest, nie? No i oddano prywatnej firmie w operowanie. No. Sebastian Kulczyk tym teraz zarządza. A wracając do tej rodziny, w ogóle kiedyś czytałem, że ich ojciec miał kancelarię, która pośredniczyła w przekazywaniu dokumentów między RFN i NRD. To jest prawda, czy nie? Kiszczak twierdził, że Henryk Kulczyk był gońcem w polskiej misji wojskowej w Berlinie Zachodnim.
to, czyli by się potwierdzało trochę. Był gońcem, a potem Kiszczak twierdzi, bo ja tego nie weryfikowałem, ale powtarzam, co mówił. Założyliśmy mu firmę importu runa leśnego z Polski. Runa leśnego? Runa leśnego, grzyby, jagody na zachód. A w odwrotną stronę szły kradzione komputery, bo były ograniczenia COCOM, importu do PRL-u technologii informatycznej. Nie wolno było. Amerykanie nałożyli. Więc kradli technologię, całe wagony przychodziły technologii. Kiszczak mówi tak, tyle kradliśmy tej technologii na Zachodzie, że MSW nie musiało w ogóle brać z budżetu pieniędzy, bo się samo mogło finansować, jeszcze pół Polski finansować. Polfa, przemysł elektroniczny, wszystko, wszystkie te patenty były na zasadzie kradzionych technologii z Zachodu. I on twierdził, że ta firma, którą założyło MSW, do tego służyła. On twierdzi. Bo ja już miałem jeden proces z Kulczykami zaoczny, w którym Ćwiąkalski reprezentował Kulczyków i mnie skazali na 50 tysięcy grzywny. Zaoczny, bo nie byłem wezwany, a może byłem, a nie wiedziałem, na żadne posiedzenie. Musiałem płacić im odszkodowanie, więc muszę z Kulczykami ostrożnie. No ale to ten generał Kiszczak trochę słabo się urządził, skoro jak już umarł i ta jego żona poszła gdzieś tam te kwity opietruszyć za jakąś czapkę gruszek przysłowiową. Słabo się urządził, bo on nie był skoncentrowany na pieniądzach. Mówiąc krótko, nie był chytry. On lubił władzę. Lubił mieć haki. Lubił gdzieś tam już później z tylnego siedzenia kreować wydarzenia. Wpuszczać swoich agentów, jednych rozwalać, drugich kreować. To była jego pasja. Na pieniądze rzeczywiście nie był chyba pazerny. Mieszkał na oszczepniku w takiej zapuszczonej już willi, w której tam wiele bogactwa nie było. Narzekał, że jego syn jest ciapciakiem i sobie nie radzi. Ta jego żona sympatyczna pisała wiersze, robiła kawę. Ona nie uczestniczyła w tych naszych rozmowach, bo zwykle było tak, że Marysiu, zrób kawę panu. Zrobiła. Marysiu, dziękuję. Marysia sobie szła. Także Marysia nie wiedziała za dużo. No pewnie na łożu śmierci coś tam powiedział, że... Ale pokręciła, no. Nie poszła tam, gdzie trzeba. Wybuchła afera. Tak podejrzewam, psychologicznie to było. Myślisz, że dużo jest jeszcze takich przysłowiowych trupów w szafie? Myślę, że tak. Gdzieś tam leżą i ktoś to... Myślę, że wobec wszystkich polityków z pokolenia lat 60., początku 70., ich daty urodzenia, możemy się zastanawiać, czy tam czegoś nie ma. I to wokół nich krążą różne rzeczy, prawda? Wokół Morawieckiego krążą przecież w tej chwili jakieś historie. Wokół Tuska od dawna krążą historie. Wokół Kaczyński, wokół wszystkich krążą różne historie. Jedne wymyślone, nieprawdziwe, inne gdzieś tam polegające na prawdzie. Nie wiemy tego, bo daje się nam na żer, jako zwykłym konsumentom mediów, tylko takie rzeczy, którymi chce się rozegrać jakieś emocje. No i trzeba też powiedzieć, że to też nie było tak, że wszystko było czarne i białe, nie? Nie, no oczywiście, że tak, bo czarne-białe to było tylko to, że komuniści byli okupantami, tak? Bo przyszli z bagnetami sowieckimi i zostali. Nikt by ich tu nie wybrał nigdy do władzy, przynajmniej przez długi czas. No ale też były różne okresy w tej partii komunistycznej. No, był okres stalinowski, potem po 56 odwilż, potem znowu rozprawa z Żydami, czyli z konkurencją, bo tu chodziło o to, że towarzysze narodowości żydowskiej obsiedli bezpiekę, wojsko, główne kanały władzy i nie dopuszczali towarzyszy z innym pochodzeniem. Wobec czego towarzysze z innym pochodzeniem próbowali to rozegrać. Słynna wojna Grupy Puławskiej na Tolińskiej. Ciekawe były te zmagania o władzę w PRL-u też, między komunistami. Jaruzelski był wszędzie, okazało się, i w tej grupie, i w tej. No. Żeglarz. Ja tak. Tyle w tej części. Ale ma sympatyczną córkę. I to mówię bez przekąsu. Też je tubuje, z tego co widzę. Tak. Mocno. Jest kulturalną osobą. Rozmawia tam z różnymi... Znaczy w ogóle, jakie jest twoje zdanie na temat dzieci? Powinny istnieć w przestrzeni publicznej, czy nie? No a cóż są winne czasem tego, że są dziećmi?
No, ja, do Jaruzelskiej Moniki mam raczej zarzut taki, że prowadzi rozmowy w willi generała, czyli w tej willi, która została gdzieś tam przejęta w dziwny sposób. Gdyby robiła to w innym miejscu, to może... No, ale to jest jej dom, nie? Jak tam dorastała. To jest jej dom. Ja, to jest sympatyczna osoba. Ma kłopot z doborem gości, no bo jak zaprasza czasami tego pana Jabłonowskiego, to się zastanowi. Kto to jest pan Jabłonowski? To jest taki pan, który z Alkoda Kamratów. Jaszczur. No, no wiadomo, Jaszczur. No, z Jaszczurem ciężko rozmawiać. Tyle w tej części. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzimy się w kolejnej, w której porozmawiamy o świecie, Polsce, pandemii i reszcie problemów, które nas dotyczą.